Siemacie, z tej strony Base Driver. Jestem w tej chwili na dworcu w Gliwicach, do którego to miasta przyjechaliśmy z kolegą, aby podjąć Mikre K10. Nie wziąłem ze sobą aparatu, nie mam działającego mikrofonu, ale i tak robimy materiał. Jedzie. Tada! Wyprawa na Śląsk okazała się owocna. Oględziny Mikry i jazda próbna nie musiały być nawet szczególnie długie. Egzemplarz, jak się okazało, był w naprawdę przyzwoitym stanie. Szczególnie wart odnotowania był brak rdzy. No, tu i ówdzie można było znaleźć purchla, ale podwozie i progi wyglądały nader solidnie. Dobre wrażenie zrobił też sympatyczny sprzedający, który dokładnie opowiedział zarówno o dobrych, jak i słabszych stronach wiśniowej K10. Do tych ostatnich niewątpliwie należał spory apetyt na olej silnikowy. Jednak biorąc pod uwagę wiek auta, jego ogólny stan i wynegocjowaną w końcu cenę, było warto. Pozostało w zasadzie tylko podpisać umowę, wyasygnować kwotę i wyruszyć w drogę powrotną do Warszawy z nowym i chyba zadowolonym właścicielem za kierownicą. Ponad 300 km w niemal 30-letnim gracie segmentu B napędzanym przez 52-konną jednolitrówkę udało się przejechać bez przygód. Mikra bez problemu leciała nieco ponad setką, spalając przy tym około 6 litrów benzyny na 100 km. No i odrobinę oleju. Czy zatem był to naprawdę dobry zakup? Z Gliwic przenosimy się na Saską Kępę, gdzie Mikra dojechała pewien czas temu bez żadnych problemów. I dlatego będzie testowane. Najpierw kilka słów o samym modelu. Mikra pierwszej generacji, oznaczonej kodem K10, na niektórych rynkach znana jako March, została zaprezentowana w 1982 roku, a do sprzedaży w Europie weszła rok później. Nie miała łatwo, bo w tym samym roku na salony wbiły Uno, 205 i druga generacja Fiesty. Mimo tego, mały Nissan sprzedawał się nieźle, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Dostępne były dwa silniki, 1.0 i 1.2. Samochód miał seryjnie pięciobiegowy manual, a za dopłatą można było dostać automat nazwany Nissan Matic. W tym samym czasie podstawowe wersje Mercedesów W201, W123 i nieco później W124 wyjeżdżały z fabryki z czterobiegowymi manualami. Tak samo zresztą jak Golfy i Passaty. W 1985 roku Mikra przeszła pierwszy lifting, 4 lata później przyszła pora na drugi. Zresztą dopiero wtedy pojawiła się wersja pięciodrzwiowa. Takie to były czasy. Ten egzemplarz pochodzi z ostatniego roku produkcji, czyli 92, zaś do pierwszego właściciela trafił wiosną 93. Tak w ogóle, to jest dosyć szczególny egzemplarz, dlatego że pochodzi z polskiego salonu. Proszę bardzo, tutaj mamy umowę kupna-sprzedaży, to nie była faktura, tylko umowa kupna-sprzedaży, druk ścisłego zarachowania z salonu w Gdyni. Tutaj piękny katalog był dorzucony, w zasadzie ulotka reklamowa, Nissan Micra, radość i oszczędność. No i instrukcja obsługi nazwana tutaj podręcznikiem użytkownika. Mamy tutaj bardzo piękne wskazówki używania tego nowoczesnego samochodu. Proszę bardzo, wskaźniki, lampki kontrolne, o czym należy pamiętać przy rozpoczęciu jazdy. I coś, co jest bardzo ważne, o czym wielu kierowców nowych samochodów zapomina. Zalecenia w okresie docierania. Eksploatując samochód przez pierwsze 1600 km, zwróć szczególną uwagę na podane poniżej wskazówki i zalecenia. Proszę bardzo, nie przekraczać 90 km na godzinę, 4000 obrotów, nie hamować gwałtownie i tak dalej. Proszę bardzo. W ten sposób zapewnimy sobie długotrwałe użytkowanie pięknego samochodu Nissan Micra. A ile kosztowała Micra, jak była nowa? Bez cła 136,5 miliona złotych polskich. Kurde, ale była wtedy drożyzna. No i ludzie chyba byli bogaci. JDM Osaka Kanjo Performance. No rzeczywiście, performance 50 paru koni jest grubo. Model Racing, for race use only, czyli tylko do użycia rasowego. Biorąc pod uwagę to, z kim Japończycy trzymali w trakcie wojny, nabiera to trochę nowego znaczenia. Wnętrze jest szare. Bardzo szare. Ale ta szarość jest nieco jakby przyjemniejsza od dominującej dziś czerni. Tym bardziej, że mamy tutaj choćby przyjemnie tapicerowane boczki drzwi. Pokażcie mi coś takiego w nowych autach tej klasy. Stylistyka jest bardzo prosta. Całość prezentuje się dość ubogo, ale plastiki okazują się bardzo trwałe, a montaż jest po japońsku bez zarzutu. Typowo japońskie są też duże czytelne wskaźniki i oczywiście panel sterowania wentylacją. Tutaj oczywiście tradycyjnie, jak w starych Japończykach, steruje się nawiewami na twarz.
na nogi, na szybę, obieg zamknięty, obieg otwarty, siła nawiewu, temperatura. Z kolei tutaj włącza się ogrzewanie tylnej szyby. Te kratki nawiewu są rozwiązane dosyć nietypowo, dlatego że zazwyczaj, żeby zamknąć lub otworzyć nawiew, mamy tutaj jakieś takie kółeczko, które otwiera i zamyka klapki w środku. A tutaj po prostu robimy tak i jest napis open. Robimy open i jest open. Tutaj tak samo, o, open. Proszę. Jak jest open po japońsku? Dość nietypowo włącza się również wycieraczka tylnej szyby, gdyż robi się to takim oto przyciskiem. Włącza się i ona zaczyna chrapać. Ten przycisk oczywiście obsługuje również spryskiwacz. W ogóle przyciski są tutaj rozmieszczone dosyć ciekawie. Tylko że tutaj mamy włącznik awaryjnych, które zresztą w Nissanie wiadomo nie przydają się zbyt często. Z kolei tu włączamy sobie światełka przeciwmgielne, tudzież przeciwmgłowe, jak to woli mówić. Natomiast tak samo jak w Camry i z tego co wiem również paru innych Japończykach, żeby wyjąć kluczyk, trzeba wcisnąć ten guziczek. O, ciach. A jak się siedzi za kierownicą takiej mikierki? Otóż, mieli Państwo, siedzi się zupełnie przyzwoicie, jednakowoż z dwoma nie tak mikrymi zastrzeżeniami. Po pierwsze, coś co zauważyłem już siedząc na fotelu pasażera w drodze z Gliwic do Warszawy. Oparcia foteli są odrobinę za krótkie i samo to w sobie nie byłoby wielkim problemem, gdyby nie to, że są już nieco wysiedziane i ich, można powiedzieć, wewnętrzne jakieś tam obramowanie wyrzyna się troszeczkę w łopatki. Po drugie, usytuowanie pedałów. Ze względu na to, że samochód ma krótki rozstaw osi, jest po prostu malutki, sprzęgło, żeby zmieścić się tutaj z nadkolem, jest mocno przesunięte ku środkowi i wymusza to niezbyt wygodną pozycję lewej nogi przy zmianie biegu. Zresztą pedały są dosyć blisko siebie, w związku z czym najlepiej w tym samochodzie jeździć w dosyć wąskich butach. Ale tak poza tym, przestrzeń jest zaskakująco duża. Sama pozycja za kierownicą nie jest najgorsza. No mówię, najsłabiej jest z ułożeniem nóg. Tym bardziej, że nie ma podpórki pod lewą stopę, czego bardzo nie lubię i czego zawsze się czepiam. No ale to jest mały miejski samochód z początku lat 90., a tak naprawdę wprowadzony do produkcji 10 lat wcześniej, czyli w 82. Nie czepiajmy się zatem za bardzo. Jest ok. Jak już się przyjęło, każdy motoryzacyjny bloger, czy raczej blagier, musi przeprowadzić test siadania za samym sobą. Ze mną nie może być inaczej. Opa! Dobra. Siada się tu niezbyt wygodnie, ale z miejscem wcale nie jest najgorzej. Na głowę jest wystarczająco dużo. Jeżeli ktoś jest bardzo wysoki, no to może już smyrać trochę czupryną po podsupitce. Na nogi zupełnie nieźle. No wiadomo, nie jest to taksówka klasy średniej, ale da się tutaj jechać bez bólu. Zupełnie nieźle. To dla środkowego pasażera jest tylko statyczny pas biodrowy i odpowiednio oznaczona klamra, że to jest na środek. Napisane pięknym brytyjskim angielskim center. Dobra. Teraz kufer, otwiera się go z kluczyka. No, teleskopy już troszeczkę nie trzymają, więc trzeba zastosować patent znany właścicielom wielu francuskich samochodów. Kijaszek. Okej, jest zupełnie nie najgorzej. Jak na takie maleństwo, muszę przyznać, że wygląda to całkiem nieźle. Pytanie, czy wejdzie tutaj bas w usztywnionym pokrowcu. No niestety nie bardzo, ale i tak jest zaskakująco przyzwoicie. Kufer, choć niewielki, okazuje się jak na takie maleństwo całkiem szeroki. Jest tutaj pod tym względem dużo lepiej niż chociażby w nowej C3. Podejrzewam, że bas w miękkim pokrowcu mógłby się tutaj zmieścić. A nawet jak nie, to zawsze pozostaje symetrycznie dzielone oparcie tylnej kanapy. Obadaliśmy tył, teraz zobaczmy co tam z przodu. Niestety cięgiełko od otwierania maski, tudzież pokrywy silnika, jak niektórzy się opierają, dosyć trudno znaleźć, ale jest i działa.
A macha, jak to w samochodach z lat 80., otwiera się do przodu. W tej klasie niestety na teleskopy nie ma co liczyć. Mamy zwykłą, prostą podpórkę. Musi nam wystarczyć. I zazwyczaj wystarcza. Wiśniową Mikrę napędza silnik o symbolu MA10S. Litr pojemności, gaźnik, automatyczne ssanie, 52 konie mocy, wściekłe 74,5 Nm momentu. Szał, ciał i uprzęży. Jednak przy około 620 kg masy własnej nie są to aż tak żałosne parametry. Jedynym chyba nie po japońsku nieprzemyślanym i niestety dość irytującym patentem jest tutaj gumowy korek wlewu oleju. Cholernie trudno się go wyciąga i jeszcze trudniej wsadza z powrotem. Jest to tym bardziej irytujące, że ten silnik żre olej jak opętany. Niemalże jak TSI. Oczywiście to niepoprawione. Odpalamy danego sprzętu i lecimy. Mikro odpalamy z takiego malutkiego kluczyka. O, proszę. Jest wręcz uroczy. Można grzać. Proszę. Padli na sam widok tego maciupeńkiego kluczyka. Dobra, więc pierwsze wrażenie. Coś, co od razu rzuca mi się nie tyle w oczy, ile w jakieś tam zmysły. W tym przypadku w stopę. Otóż sprzęgło pracuje wręcz szokująco mięciutko. To jest niesamowite, że w prawie 30-letnim samochodzie sprzęgło, w ogóle wszystkie pedały, ale przede wszystkim właśnie sprzęgło, mogło pracować tak mięciuteńko. To jest nieprawdopodobne wręcz. To jest jak w nowym aucie, ba, lepiej niż w wielu nowych samochodach. Prawie równie dobrze pracuje dźwignia zmiany biegów. Te biegi, tak jak praktycznie w każdym Japończyku, wskakują bardzo precyzyjnie. Nie jest to taka precyzja, jaka była chociażby w Camry czy w starej Karinie, ale nadal jest to poziom w zasadzie nowych samochodów. Jestem wręcz zszokowany tym, jak dobrze tutaj to działa. Ale tak naprawdę nie powinienem być. To jest wszak Japończyk. Dobra, zmniejszę troszeczkę ten nawiew, bo mi rozwiewa moją lwią czuprynę. W środku, no na pewno jest trochę głośnawo. Bardzo wyraźnie słychać praca zarówno silnika, jak i przekładni. No jest to takie charakterystyczne wycie na niektórych biegach. No ale są to odgłosy całkowicie mechaniczne, nie ma tutaj obaw, że coś jest nie tak, że coś działa źle. Po prostu takie jest tutaj wygłuszenie, samochody nie były tak dobrze wytłumiane w tamtych czasach, szczególnie tej klasy. Praca zawieszenia jest zupełnie niezła. Jest ono zdecydowanie miękkie, nastawione wyraźnie na komfort jazdy i bardzo mi to odpowiada. Oczywiście trochę słychać jego pracę, słychać również popiskiwanie z tyłu, obluzowane, trące o siebie plastiki, no ale po 30 latach coś takiego jest zupełną normą. Ba, w wielu samochodach dzieje się to dużo szybciej, a tutaj, w tym malutkim, niedrogim, w każdym razie z zachodnioeuropejskiego i japońskiego punktu widzenia samochodzie, 30 praktycznie lat i dopiero teraz jakieś świerszcze wyłażą? To jest właśnie japońska jakość wykonania. To jest w ogóle dosyć ciekawe, dlatego że ten samochód wydaje się pozornie delikatny, wręcz filigranowy. Czuć, że blachy są tutaj cienkie, że no bezpieczeństwo w razie wypadku byłoby takie sobie, ale mimo to ma się również wrażenie niesamowitej solidności. To wszystko jest poskładane wręcz doskonale. No i abstrahując od pewnych niedociągnięć, przede wszystkim wynikających z takiej sobie ergonomii pedaliery, że się tak wyrażę. No i wiadomo, od nieco wysiedzianych siedzeń, tym samochodem w zasadzie jedzie się jak prawie nowym. W zasadzie nie czuć, że nie ma tutaj wspomagania. Też trudno się dziwić, to auto waży chyba około 700 kg. Brak wspomagania nie przeszkadza również w manewrach. Widoczność jest rewelacyjna, zwrotność bardzo dobra, to taka, jakiej można się spodziewać po małym autku. Również dzięki niskiej masie dynamika, mimo niezbyt mocnego silnika, jest również całkowicie zadowalająca. W trasie, gdy wracaliśmy z właścicielem tego samochodu z Gliwic, osiągaliśmy zupełnie przyzwoite prędkości przelotowe. Jechało się wtedy zupełnie normalnie. Oczywiście było dosyć głośno,
wiadomo, samochód też nie prowadził się tak stabilnie, jak robiłyby to współczesne konstrukcje, no ale tutaj z kolei jest to wada bardzo niskiej masy. I tym, co jest tutaj najbardziej nie dzisiejsze, poza no, mocno nieergonomicznymi jednak fotelami, są hamulce. No nie ukrywajmy, są one po prostu bardzo, bardzo słabe, szczególnie, że tutaj słychać chyba, że tam coś już jest mocno zużytego i warto by było te heble tutaj zrobić. Myślę, że po ogarnięciu ich staną się znacznie bardziej akceptowalne, no i nie będzie słychać tego przerażającego... Oj... Kolego właścicielu Mikry, zrób te heble, jak najszybciej. Cóż mogę więcej powiedzieć o tym autku? Jest to po prostu bardzo sympatyczne, przyjazne, świetnie wykonane i takie cywilizowane w obyciu toczydełko, które gdyby poprawić w nim parę rzeczy, siedzenia, rozmieszczenie manipulatorów nożnych i hamulce, no i może jeszcze poziom bezpieczeństwa biernego, wiadomo, nadal bez najmniejszych problemów nadawałoby się do codziennego, zwykłego miejskiego ruchu. Trasy może troszeczkę mniej, ale skoro udało nam się dojechać z Gliwic do Warszawy bez większego bólu, tak naprawdę w ogóle bez bólu, to i myślę, że i w trasy taka mikra nadałaby się zupełnie dobrze. A że wciąga trochę oleju, no to który ze współczesnych samochodów z bezpośrednim wtryskiem paliwa, do którego nie da się założyć gazioru i którego jakakolwiek pogwarancyjna naprawa wymaga wzięcia kredytu pod hipotekę, go nie wciąga? A te samochody, przypominam, kosztują kilkadziesiąt tysięcy, a nie nieco ponad dwa kafle, jak ta mikra. Myślę, że ja wolałbym mikrę. Jest naprawdę fajna. Ludzie, kupujcie stare Japończyki. W tej kwestii całkowicie zgadzam się z redaktorem Złomnikiem. Są po prostu cholernie dobre. I to tyle w temacie późnej Mikry K10. Jak się okazuje, jest to nader rzetelne, proste w obsłudze, przyjazne i wciąż niezawodne toczydło. Wielu tzw. petrolheadów zarzuca japońskim samochodom brak charakteru. No i okej, mały Nissan nie porywa stylistyką, ale jego charakter tkwi gdzie indziej. On się po prostu nie poddaje. Wystarczy zadbać o zabezpieczenie antykorozyjne, którego w Japonii niestety tradycyjnie skąpiono, a całość będzie jeździć, jeździć i jeździć, do tego robiąc to w bardzo przyjemny sposób. Dlatego tak, kupujcie stare Japońce i dbajcie o nie. Ja tymczasem zapraszam na mojego Face'a, Insta i stronę www.basedriver.pl, zaś tych z Was, którzy uważają, że to co robię zasługuje na wsparcie, również na mojego Patronite'a. Dzięki ogromne i do najbliższego.